Dobry wieczór Państwu, arcymistrz Marcin Tasbir. Zakończyliśmy właśnie niedawno rundę ósmą Olimpiady Szachowej rozgrywanej w stolicy Azerbejdżanu, Baku. Mam mieszane uczucia z uwagi na to, że drużyna panów mecz przegrała z naszymi południowymi sąsiadami Czechami, mimo że średni ranking mieliśmy wyższy, to padły trzy remisy i swoją partię przegrał grający dotąd fenomenalny turniej. Dalej wynik jest fenomenalny. Jan Krzysztof Duda przegrał z Wiktorem Lazniczką. Natomiast jeśli chodzi o obóz pań, to udało się wygrać 2,5 do 1,5. Swoją partię przegrała niestety nasza liderka Monika Soćko. Natomiast znów zapunktowały niezawodne w tym turnieju Mariola Woźniak i Klaudia Kulon. Mariola ma 4 punkty z 4 partii. Klaudia ma straty tylko 0,5 punktu. Także naprawdę fenomenalne wyniki. Ciekawe, na jaki wariant jutro zdecyduje się kapitan naszej drużyny Marek Matlak. Z uwagi na to, że swoje ostatnie partie przegrały i Monika Soćko, i Jola Zawadzka. Na razie punktujemy, że tak powiem, z tyłu, także na dwóch ostatnich deskach straciliśmy na razie 1,5 punktu. Gorzej idzie z przodu, natomiast wiadomo, że wyżej grają trudniejsze przeciwniczki, ale również i nasze panie mają wyższe rankingi. Wydaje mi się, że trener zdecyduje się albo na powtórzenie dzisiejszego składu, albo na wpuszczenie do gry Joli Zawadzkiej. No to już będzie zależało po prostu od niej, czy jest w stanie psychicznie się podnieść, czy nie. Tego dowiemy się dopiero jutro. Oczywiście arcytrudny przeciwnik, no przepraszam, nie arcytrudny przeciwnik, właśnie przeciwnik, którego uważam, przeciwniczki nie są z najwyższej półki. Jest to reprezentacja Izraela, dosyć dobre kojarzenie uważam. Na razie po rundach 8 wśród pań prowadzą Chiny przed Stanami Zjednoczonymi Ameryki po 14 punktów, później Polska i Izrael po 13 punktów, później Ukraina, Rosja, Indie, Węgry, Bułgaria, Azerbejdżan, Wietnam i Holandia, które to Holenderki dzisiaj odprawiliśmy z kwitkiem, także na pewno bardzo cenne zwycięstwo, dobre kojarzenie i mam nadzieję, że jutro również zwyciężymy, panie zwyciężą i będziemy ekscytowali się niesamowitym finiszem i walką o medale. Dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa do obejrzenia partii Klaudii Kulon, która rozgrywa na razie fenomenalny turniej, 7,5 punktu z 8 partii. No, jest to wynik na pewno budzący respekt i z każdą wygraną, z każdym punktem takim pewnym Klaudia czuje się na pewno coraz silniej, daje też bardzo dobre morale drużynie. To samo Mariola wchodzi od czasu do czasu i wygrywa swoją partię, także fenomenalnie. Dzisiaj chciałbym obejrzeć partię Klaudii z zawodniczką holenderską Kazarian, Anną Mają. Zobaczmy, jak przebiegała partia. E4, E6 ostatnio. Klaudia miała lekki romans z partią angielską, natomiast tutaj zdecydowała się na E4 i w obronie francuskiej zagrała dalej D4, D5 i E5. Wariant zamknięty, preferowany z tych silniejszych zawodników przez Aleksieja Szirowa. Zobaczmy, co się działo dalej. C5, C3, hetman B6, skoczek F3, goniec D7. Czarne planują wymienić białopolowe gońce, tak zwany zły białopolowy goniec w obronie francuskiej. Klaudia wybiera graną również przez Negiego, przez arcymistrza Negiego kontynuację A3, goniec B5 i ruch C4. Przejściowe oddanie pionka, natomiast tutaj białe po biciu D5 osiągają, odbijają za niedługo tego pionka, natomiast i przewaga przestrzeni i rozwoju jest na pewno dobrą rekompensatą, nawet za tą przejściową ofiarę. Dalej hetman B3. No ten ruch raczej nie Ede i koń D7 po prostu, bądź hetman B3. Nie podoba mi się zresztą ten ruch, nie rozwija żadnych figur, a tylko
próbuje wymienić damy, właśnie przykryć tą słabość nie do rozwoju. Skoczek C3, oczywiście świetny ruch. Hetman bije D1, król bije D1, E bije D5, skoczek bije D5 dosyć forsownie. Skoczek A6, król C2, długa roszada, skoczek E3. No i teraz widać, że po biciu na C4 figury białych będą stały fenomenalnie, natomiast czarne będą miały duże problemy z rozwojem. Nastąpiło H6, przeciwdziałające ruchowi skoczek G5, goniec D2, skoczek E7, skoczek bije C4, grozi skoczek D6 szach, dalej skoczek C6, goniec C3 spokojne, B5. Pozycja jest mniej więcej równa, natomiast na pewno preferowałbym ją grać białymi. Ten skoczek na A6 jest zupełnie pozbawiony gry i perspektyw. Dalej skoczek B8, wieża HE1, goniec E7, skoczek bije C6, skoczek bije C6 i ruch E6. Już Klaudia decyduje się teraz na wyrobienie sobie wolniaka. Grozi bicie na G7. Nie można bić na E6, bo wieża bije E6 i tam duże problemy. Dlatego jedyny ruch F6, skoczek H4. Skoczek idzie na G6 lub na F5. Dalej było wieża D5, skoczek G6, wieża HD8 i F4. Bardzo dobrze rozgrywana na razie partia przez Klaudię. Tutaj oczywiście nie grozi ruch B4 białym z uwagi na to, że po AB4, CB4 wtrącamy szacha na E7 i po biciu skoczkiem pionek B4 jest niebroniony i białe mają już właściwie wygraną pozycję z uwagi na wolniaczka na E6. Natomiast wróćmy do partii. Zamiast B4, które przegrywało, nastąpiło C4, ale również jest to słaby ruch, puszcza wszystkie pola i Klaudia bezlitośnie to wykorzystuje. Skoczek E7, skoczek E7 i A4 i wchodzi do gry wieża A. Zamiast C4 należało zapewne zagrać ruch typu król B7, może A6. No, pozycja dalej uważam jest lepsza dla białych, przyjemniejsza. Czarnym trudno wskazać jakiś sensowny plan gry. Białe mają prostą grę. G4, F5, wesprzeć pionka, później może wymienić wieżę i ta końcówka powinna być wygrana. Także nastąpiło C4, skoczek E7, skoczek E7 i A4, wykrzyknik, B4. Czarne już oddają pionka, goniec B4, skoczek C6, goniec C3, F5. No, próba tutaj podjęcia walki, natomiast uważam, że jest już troszkę za późno. E7, wieża E8, goniec bije G7, wieża D3, szach, wieża D3. Możliwe, że teraz ruch ciekawy był, wieża AC1 z ideą król B1. Atakujemy pionka na C4, bardzo ciężko go bronić i prawdopodobnie jest to najszybsza droga do wygranej. Natomiast partii nastąpiło goniec C3, wieża E7, koń E7, wieża E1, koń D5. Goniec D2, skoczek F6 i wieża E6. Na tej aktywności też biały ma oczywiście wygraną pozycję. Skoczek E4, goniec C1, król B7, wieża bije H6. No i dwa pionki więcej zdecydują o wygranej białych. Skoczek C5, wieża H3, wymiana wieży. Jeśli nie, to wieża idzie na C3, bierze pionki. No dwa pionki więcej oczywiście partie już właściwie rozstrzygną. Także dlatego było wieża H3 i po GH. Mimo że dublaki, to jednak dla skoczka pionki bandowe bardzo niewygodne i reszta to nie wymaga właściwie komentarza. Reszta partii, konie 4, H4, król C6, goniec E3, A6, H5, król D5, H6, skoczek F6, król C3, skoczek E4, król B4, skoczek F6, goniec B6, król E4, goniec C7, król D3, goniec E5, koń H7, król A5 i partia się zakończyła. Bardzo przekonujące zwycięstwo. Kolejne, przypomnijmy, już siódme. Jutro reprezentacja Izraela. Na razie dzielimy z tym krajem miejsce trzecie, czwarte. Prowadzą ex aequo ekipy Chin i Stanów Zjednoczonych. Także trzymajmy jutro też kciuki o godzinie 13 czasu polskiego. Oby takie same wieści w turnieju pań, natomiast panowie, weźmy się w garść, walczmy dalej, powodzenia naprawdę. Wiemy, że was stać, turniej nie idzie, ale trzeba zacisnąć zęby i pokazać, że jednak potrafimy grać, potraficie grać, dajcie z siebie wszystko. Jeśli, tak każdemu powtarzam, wiadomo, że wynik nie będzie satysfakcjonujący na pewno u panów,
Natomiast jeśli powiecie sobie, że tak, daliśmy z siebie wszystko i rzeczywiście tak było, no cóż, widocznie brakuje nam jeszcze umiejętności. Państwa zapraszam do subskrybowania kanału PZ Szachu, klikając na deskę. Dziękuję bardzo za dzisiejszą krótką analizę i zapraszam do kolejnych. Dziękuję bardzo.